Bruno Gröning, wykład Plochinen, 1957 rok. Drodzy przyjaciele, fakt, że przemawiam dzisiaj do Państwa przez mikrofon, ma swoje powody, jak również przedstawia swoją wartość. Wcale nie jest konieczne, abyście wy mówili do mnie. Nigdy nie było konieczne, aby ten czy tamten z moich bliźnich musiał mi cokolwiek powiedzieć i być może przejść do narzekania, jakie ma problemy i nieszczęścia. Albo nawet posunąć się na tyle daleko, być przekonanym o tym, że musi mi przedstawić swoją chorobę. Nie, drodzy przyjaciele, to nie jest konieczne. Wiem, że z waszej strony jest to tylko pewna siła, siła przyzwyczajenia. Że kiedy stwierdziliście w swoim ciele dolegliwości, szliście do swojego lekarza i tu muszę dodać, że w żadnym przypadku nie odradza wam tego, abyście dalej chodzili do lekarza. I tak, jak jesteście przyzwyczajeni, wyliczali lekarzowi wszystkie swoje obciążenia, żeby on z kolei mógł przejść do ich leczenia. Ja różnię się zdecydowanie od lekarza, od naturoterapeuty. Krótko mówiąc, ja nie mam absolutnie nic wspólnego ze złem, które nazywacie chorobą. Ja również nie leczę chorób tak, jak robią to lekarze, czy też naturoterapeuci. Uważam takie podejście, aby leczyć zło od początku, od podstaw za niewłaściwe. Według mojej wiedzy, poprzez leczenie to zło jest jeszcze bardziej wspierane. Dlatego w ogóle nie poświęcam uwagi temu złu, które nazywacie chorobą. Odrzucam je. Co ja leczę? Czego ja chcę? Znaczenie słowa leczenie można wielorako pojmować. I jak często to słowo leczenie wytykane mi było ze strony wymiaru sprawiedliwości. Uważano, że przez to jedno słowo leczenie popełniłem wykroczenie przeciwko ustawie o naturoterapeutach i przez to zasłużyłem na karę. Wiedzą Państwo zapewne, że w styczniu tego roku miałem mój proces. Mój, to znaczy proces, który mi wytoczono, który mi narzucono, ponieważ znaleźli się ludzie, którzy uważali, że wszystko, co Gröning robi, jest leczeniem, że on leczy chorych, leczy choroby, a to jest zabronione na mocy ustawy o naturoterapeutach. Na marginesie dodam, że w styczniu zostałem za to ukarany grzywną w wysokości 5000 marek i poza tym muszę pokryć wszystkie koszty sądowe i do tego jeszcze dostałem 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Ta ostatnia kara nie ma na celu nic innego, jak tylko zupełnie mnie wykluczyć. Ale ja mówię, to nie może tej całej sprawie zaszkodzić. Ja nie jestem jeszcze gotowy. Do tej pory zabierali głos panowie z wymiaru sprawiedliwości i z kręgów medycyny. Uważam, że teraz przyszła kolej na mnie, że mam ludziom do powiedzenia to, co jest tutaj czystą prawdą. W gruncie rzeczy nie zostałem doceniony ze strony, jak również w dużej części ze strony państwa, bo wy również uważacie, że musicie mi opisywać chorobę, bo inaczej nie możecie zostać uzdrowieni, bo inaczej nie byłoby możliwe, żebyście w ogóle mogli uwierzyć w zdrowie. Zarówno państwo, jak i ci panowie ze świata nauki, jak również panowie z wymiaru sprawiedliwości i ze świata medycyny wiedzą wprawdzie, że to nie jest tak, jak mi się zarzuca, co mi się przypisuje. Rozpoznano tutaj tylko jedno. Z powodu Gröninga istnieje pewne zagrożenie, bo przecież ludzie nie mogą dowiedzieć się prawdy, że to oni sami są tymi, którzy mogą sięgnąć po swoje uzdrowienie. I właśnie to, drodzy przyjaciele, chcę tutaj przekazać wam na taśmie. Mógłbym uczynić to samo, siadając i pisząc książkę lub broszurę, w której wytłumaczyłbym wam tę sprawę. Istnieje wiele dróg, które prowadzą do Rzymu. I tak samo jest tutaj, drodzy przyjaciele. Ja również znam drogę, którą powinienem iść, aby pomagać człowiekowi. Ale w gruncie rzeczy, podkreślam to jeszcze raz, chodzi o to, żebyście nie uwierzyli, że ja leczę chorobę. Do tego wszystkiego daję wam jeszcze dobrą radę. To znaczy, nie mówię dużo, mówię tylko to, co macie do zrobienia dla siebie, dla swojego ciała, co jest waszą powinnością w stosunku do siebie samego. Nie musicie czuć się odpowiedzialni w stosunku do żadnego człowieka, tylko przede wszystkim w stosunku do samych siebie. Nawet przed Gröningiem nie musicie odpowiadać za to, co uczyniliście w życiu, za to, jak zgrzeszyliście przeciwko własnemu ciału, poprzez to, że do tej pory przeprowadzaliście na waszym ciele tylko próby, z czego zapewne zdajecie sobie sprawę. Przeprowadzaliście próbę, czy też wiele prób, aby uwolnić się od zła, które ogarnęło wasze ciało. Bardzo dobrze rozumiem, że nie macie pojęcia, co począć z tym, co przed chwilą powiedziałem. Ale ja nie mogę inaczej postępować, jak tylko mówić wam prawdę, której sam doświadczyłem, o której sam jestem przekonany. Ja nie widzę, i to w najmniejszym nawet stopniu, aby moim zadaniem i powinnością tutaj było przede wszystkim to, aby wam tłumaczyć i was przekonywać. Nie. Jako pierwszą powinność w tym moim życiu na ziemi widziałem zawsze to, żeby przekonać się samemu. Żebym ja sam przekonał się o tym, co mówi nam słowo prawda. Ja sam muszę być o tym wszystkim tak dalece przekonany, żeby mógł to moje przekonanie przekazać wam wszystkim na waszą drogę życia. Przekazać również, jakie zebrałem doświadczenia, żebyście wy wiedzieli, jak właściwie postępować w całej waszej dalszej przyszłości, w waszym dalszym życiu. Nie wymagam również tego, abyście doszli do przekonania, że teraz powinniście ufać i wierzyć Gröningowi. Nie, drodzy przyjaciele, na razie zostawcie Gröninga zupełnie z boku. Tu chodzi, jak zapewne sami wiecie, nie o nazwisko, a już zupełnie nie chodzi o osobę Gröninga. Tu chodzi o was samych, tu chodzi o każdego poszczególnego człowieka, bo w pierwszym rzędzie każdy jest dla siebie samego najbliższy, chociażby dlatego, że osiągnięcie dobra jest dla każdego konieczne. To zależy od niego samego, bo on sam musi wiedzieć, że jego ciało już od dawna nie żyje w Bożym porządku, że całkowity nieporządek zapanował nie tylko wokół niego, ale również w nim. I w tym przypadku nie wiedział, jak sobie pomóc, jak może zostać uwolniony od zła, które nazywa chorobą. To niemożliwe, mówi on, mówicie wy, mówi każdy poszczególny człowiek, którego ogarnęła choroba nieuleczalna. Że to niemożliwe, aby jeszcze kiedyś mógł zostać od niej uwolniony. Nie dość, że sam przeprowadzał niezliczone próby, ale również ludzie, którzy byli wokół niego, próbowali wszystkiego, co tylko możliwe, aby uwolnić go od tego zła. Tu i tam znaleźli się ludzie, którzy usiłowali przekonać was i mówili wam, że spróbowali wszystkiego, żeby uwolnić was od zła, które nazywacie chorobą. Spróbowano wszystkiego. Nie powiodła się żadna próba. Sami odczuliście, że to zło nasiliło się jeszcze bardziej. rozrosło się tak dalece, że dzisiaj nie możecie już robić tego czy tamtego. Krótko mówiąc, wasze ciało jest po części. Wasze ciało jest w dużej albo w bardzo dużej mierze zniszczone. Do tego stopnia, że nie wiecie już, co macie z nim zrobić. Nie możecie nad nim panować, bo ciało was nie słucha. Nie może przyjmować takich czy innych potraw. Albo nic nie wydala, że nie możecie go właściwie poruszać. A jeżeli poruszacie, to odczuwacie bardzo silne bóle. Są ludzie, którzy w ogóle nie mogą poruszać swojego ciała. I jeszcze do tego mają bóle. Krótko mówiąc, każdy spośród Państwa, wielu z nas uświadamia sobie, że zło tak się rozprzestrzeniło, że człowiek, właściciel ciała, nie mógł być już panem swojego ciała. Teraz człowiek stał się bezradny, teraz stał się bezsilny, teraz nie wie, co począć. Nie wie już tego, co jest właściwe i nie pozostaje mu nic innego, jak tylko pogodzić się z tym całym złem, które odczuwał i jeszcze dzisiaj odczuwa w swoim ciele. Wmawia sam sobie, mówiąc: nic innego mi nie pozostaje, jak zająć się tym, co czuję. Jak tylko zająć się tym, co mnie boli. I nie mam nic innego do wyboru, jak poddać leczeniu to, co odczuwam jako chorobę. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko spróbować wszystkiego, mimo że do tej pory każda próba w rzeczywistości przyniosła tylko zło. Istnieje już niewielka liczba ludzi, którzy mniej próbują, ale czysto instynktownie, czy też dzięki odczuciom postępują inaczej. Czy też dzięki temu, że spotkali kogoś ze swoich bliźni, który znał prawdę i powiedział: niech pan zrobi to czy tamto, doradzam panu tylko dobro. Albo w samym człowieku obudzi się w końcu wiara: wiem, co mam teraz do zrobienia dla mojego ciała, czego mam dostarczyć mojemu ciału. Albo po prostu moje ciało potrzebuje spokoju. Zachowam spokój i wtedy wszystko będzie w porządku, bo dane mi było rozpoznać, że tej choroby nie wolno leczyć, tylko moje ciało potrzebuje spokoju, a ja zastanowię się nad tym, co jest konieczne dla mojego ciała. Również tutaj, drodzy przyjaciele, muszę powiedzieć, że istnieją ludzie, choć jest ich bardzo niewielu wśród wszystkich ludzi, którzy rzeczywiście wiedzieli, co jest właściwe i czynili to. Dla nich było sprawą jasną, jak, kiedy i na skutek czego w ciele zapanował nieporządek, że teraz muszą postąpić odwrotnie, że muszą przyjąć dobre myśli, zachować spokój, bo na ile posiadają spokój i dalej go zachowują, na tyle będą mogli przyjmować prawdziwe, dobre myśli i poprzez te myśli wiedzą, co mają zrobić ze swoim ciałem i że mają nadrobić to, co zaniedbali, a co od dawna i zawsze winni byli swojemu ciału. Teraz przytoczę drobne porównanie, przedstawiając mały cud techniczny. Nie chciałbym tu teraz mówić, jaki cud mam na myśli. To mogłoby być radio, telewizor. Mogłoby być też żelazko. Mogłoby być równie dobrze coś innego z dziedziny techniki. Moi drodzy przyjaciele, w oparciu o instrukcję firmy produkcyjnej wiecie bardzo dokładnie, jak obchodzi się z tego typu urządzeniami. Wiecie bardzo dokładnie, co musicie dostarczyć danemu technicznemu cudowi. Jeżeli wspomnę tu tylko krótko o radiu, to w tym przypadku wiecie dokładnie, że radio potrzebuje określonej energii. Aby bezprzewodowo odbierać fale radiowe i przekazywać audycje. Wiecie, że dlatego to urządzenie musi zostać zasilone prądem o odpowiednim napięciu, odpowiedniej ilości volt, gdyż w przeciwnym razie energie są za słabe i aparat nie jest w stanie odbierać fali wysyłanej przez tego czy tamtego nadawcę. Możecie również nastawić radio na określone długości fali, tak, że odbieracie falę wysyłaną przez jednego nadawcę. To znaczy, nie odbieracie fal różnych nadawców jednocześnie, tylko wybiórczo. Stanie się dla was możliwe i uwierzycie w to, tak jak już dzisiaj rzeczywiście jesteście w stanie wierzyć. Bo w większości jesteście posiadaczami odbiornika radiowego, a jeżeli nawet nie, to i tak wiecie, że tego typu cud techniki jest w stanie bezprzewodowo odbierać nadawaną falę. I po prostu możecie usłyszeć w domu, w waszym mieszkaniu, obojętnie gdzie znajdujecie się z tym odbiornikiem, to, co oferuje nam w swoim programie nadawca. I tak samo jest z telewizorem, z tym, że tutaj możecie nie tylko słyszeć, ale jeszcze widzieć, co robią wszyscy ludzie stojący przed kamerą, a to znaczy, że obraz nagrywany przez kamerę jest nam przekazywany dalej poprzez telewizor. Czyli, drodzy przyjaciele, tutaj dotarliśmy do punktu, który wskazuje nam dokładnie, że rzeczywiście istnieją tego typu rzeczy, które możemy wprowadzać do naszego domu z dużej odległości. Ale to wszystko dzieje się tylko wtedy, kiedy urządzenie, techniczny cud, jest bez zarzutu, w porządku i otrzyma odpowiedni prąd, energię, napięcie o odpowiedniej liczbie voltów. I jeżeli odpowiednio nastawicie i wiecie, jak obsłużyć dany aparat, ten przykład jest dla was solidnym wsparciem. Jeżeli teraz tylko umiecie porównać, jeżeli porównacie ten techniczny cud z Bożym cudem. My, każdy człowiek jest Bożym cudem. Człowiek jest i pozostanie Bożym stworzeniem. Prawdopodobnie wiecie o tym, że przed setkami, a nawet przed tysiącami lat istnieli ludzie, którzy często słyszeli głos Boga, jak również mieli wiele objawień, a to oznacza, że mieli wgląd w odległą przestrzeń i mogli widzieć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Widzieli obrazy, które określacie jednym słowem wizja, to znaczy wy określilibyście to, że dany człowiek miał wizję, widział to i tamto i przy tym również słyszał. Poprzez to powinno być dla was jasne, że rzeczywiście w Bożym Królestwie jest naprawdę dużo więcej możliwości, że to wszystko jest możliwe i że Bóg podarował nam ciało, które nie jest niepotrzebne, które bez zwracania na nie uwagi możemy odstawić na bok. Tylko, że również my powinniśmy o nie dbać i w tym przypadku zatroszczyć się o to, żeby pobierać pewne energie. Tak, żeby ciało posiadało właściwe napięcie, aby był właściwy przepływ prądu, odpowiedni poziom energii i wtedy, gdy człowiek to osiągnie, żeby był w stanie pobrać siebie na zdalnej drodze to wszystko, czego potrzebuje. I żeby dalej był w stanie, aby to, co pobrał, przesłać swojemu bliźniemu. W takim przypadku ten bliźni powinien połączyć się, nastawić się na danego człowieka. Obecnie ludzie określają często tego rodzaju przypadki, że wydarzył się cud, że prosili dla kogoś ze swoich bliźnich, który był w złym stanie. Wyrażam się jasno, mówiąc tak, jak często i pięknie potrafiliście się wypowiadać, że był w złym stanie. Był strasznie chory, miał nieuleczalną chorobę, jak ludzie to stwierdzili, i że do tej pory nie byliście w stanie uwierzyć, że można mu pomóc. Ale w końcu kiedyś przez pewnego człowieka albo sami od siebie doszliście do tego, doszliście do rozpoznania. Wierzę, że ja sam mogę mu pomóc. Stwierdziłem u tego mojego wyniszczonego, schorowanego bliźniego, że on nie jest w stanie wierzyć. Stracił wszelką nadzieję. Stracił całą wiarę. Stracił nawet zaufanie do siebie samego, przez to zrezygnował już z siebie. I tutaj moim zadaniem jest, aby dla Niego prosić, modlić się dla Niego i wierzyć dla Niego. O ile nasz kanał przedstawia dla Ciebie wartość, to pamiętaj proszę o subskrypcji, łapce w górę, dzwoneczku, komentarzu, którym wystarczy uśmiech. To dla Ciebie niewiele, a pomoże nam w zwiększeniu zasięgów. Jeśli zechcesz bardziej się dołożyć do rozwoju kanału, to wystarczy polecać go znajomym. W ten sposób staniesz się współtwórcą.